Na tej krótkiej prezentacji będziemy rozważali i obserwowali przebieg uczenia sieci neuronowej, przebieg zmian zachowania organizmu czy powiedzmy tworu sterowanego przez tą sieć w zależności od stopnia złożoności tej sieci. W celu ożywienia troszkę tego wykładu, no, wprowadzam takiego stworka, który jest wyposażony w zmysł wzroku, może odróżniać, czy jest jasno, czy ciemno. Jest wyposażony w zmysł słuchu, a więc słyszy dźwięki i może oceniać, czy one mu się podobają, czy nie. No i ma mózg, no, taki nie za duży, jak widać, złożony z sieci neuronowej o dwóch wejściach i jednym wyjściu. To jedno wyjście steruje buzią, czyli zadowoleniem tego zwierzaczka. On jak jest zadowolony, to się uśmiecha, tak jak teraz, no ale jak gdzieś mu się nie podoba, to będzie to wyrażał dezaprobatą. Będziemy to oznaczali w formę kolorów, ale o tym za chwileczkę. Zachowanie stworka, którego będziemy odtąd nazywali zwierzakiem, żeby było weselej. Będziemy obserwowali na płaszczyźnie, która będzie opisywała różne środowiska. Będzie można tego naszego zwierzaka umieścić w różnych środowiskach. No i ta przestrzeń, ten zbiór możliwych percepcyjnych sytuacji tego zwierzaka będzie złożony z światła, czyli na osi poziomej odniesiemy wielkość oświetlenia, jasno lub ciemno. Natomiast na osi pionowej będziemy określać intensywność dźwięku. Może być jasno, może być cicho albo głośno. No i zaznaczone zostały takie no, 3-4 właściwie wybrane miejsca. Jeżeli jest jasno i cicho, no to jest jak gdyby piękna plaża rozsłoneczniona, gdzie jest absolutna cisza. No, z kolei tam, gdzie jest cicho i ciemno, no to sypialnia. Jak jest głośno i ciemno, no to dyskoteka. No, a jasno i gwarno, no nie wiem, Śródmieście Krakowa w piękny dzień pełny turystów. No i będziemy tego naszego zwierzaka umieszczali w różnych miejscach, dawkując mu, dozując mu, jak dużo światła i jak dużo dźwięku otrzymuje. No, on będzie manifestował swoje zadowolenie lub niezadowolenie, a przedmiotem uczenia będzie wyuczenie go, gdzie ma mu się podobać, a gdzie nie. Mając zdefiniowaną przestrzeń sygnałów wejściowych, czyli doznań zmysłowych tego naszego zwierzaka w zakresie światła i w zakresie dźwięku, więcej albo mniej jednego i drugiego, możemy również no, dostarczyć mu, udostępnić mu sposób manifestowania tego, że gdzieś mu się podoba, a gdzieś nie. I zastosujemy jak zwykle tą taką formę jak na mapach geograficznych. Jeżeli zwierzak będzie bardzo zadowolony, no to jest jak szczyty gór, czerwony kolor, no tak jak na mapach geograficznych. Z kolei jeżeli jest bardzo nieszczęśliwy, no to będzie błękit, tak jak dno oceanu, absolutne nieszczęście. Będzie później także używana skala barw pośrednich, to znaczy żółta, zielona, właśnie takie przejście pomiędzy tym wielkim zadowoleniem, a wielkim nieszczęściem i wielką rozpaczą. Ale to wszystko będzie dopiero za chwileczkę. Natomiast w tej chwili umawiamy się co do tego, jak jest zbudowana przestrzeń, umawiamy się co do tego, jak ten nasz zwierzaczek będzie tą przestrzeń kategoryzował, gdzie mu się będzie podobało i jak będzie manifestował to, że mu się podoba. Zobaczymy to za chwileczkę na takiej przykładowej przestrzeni. Cel uczenia, który będziemy formułowali potem dla no, mądrzejszego albo głupszego zwierzaka, w zależności od tego, ile mu tej sieci neuronowej damy, będziemy ten cel wyznaczali na zasadzie pewnej mapy określającej dla wybranych punktów tej przestrzeni sygnałów wejściowych, przestrzeni światła i dźwięku, które postrzega ten zwierzak,
punkty czerwone i niebieskie, to znaczy czerwone to będą te obszary szczęśliwości, tam właśnie naszym zdaniem i będziemy tego uczyć. Ten zwierzak się powinien cieszyć, dobrze czuć, być zadowolony. No, a punkty niebieskie to oczywiście punkty, które oznaczają miejsca, środowiska, gdzie akurat ma się mu nie podobać, no bo tak go chcemy właśnie wytresować. Tą mapę złożoną z tych takich dyskretnych punktów, każdy z tych punktów to jest miejsce, w którym tego zwierzaczka będziemy mogli umieścić i czegoś go tam uczyć. Tą mapę zwykle będziemy rysowali w takiej wygładzonej postaci, takiej miniaturki. Będzie ona po prostu dzięki temu bardziej czytelna, bardziej zrozumiała. Oczywiście, jak to przy uczeniu zwykle bywa, uczony podmiot, czyli w tym przypadku ten nasz zwierzak, a dokładnie jego sieć neuronowa, która będzie sterowała jego zachowaniem, całej tej przestrzeni sygnałów wejściowych z regionem pozytywnych i negatywnych emocji, całej tej przestrzeni postrzegać naraz nie może. Nie ma takich możliwości. Natomiast będą możliwości uczenia go poprzez to, że umieszczamy go w konkretnym punkcie i informujemy go, że tu jest dobrze, ma ci się tu podobać, a tu jest niedobrze i ma ci się tu nie podobać. W związku z tym w trakcie zbioru uczącego, w trakcie uczenia, forma zbioru uczącego, która będzie się pojawiała, to będą kropki w wybranych, losowych punktach tej przestrzeni. One nie będą wypełniały całej tej przestrzeni, ale będą dla niej dosyć reprezentatywne. No i w tych punktach sygnały wejściowe odpowiadające temu umownemu, powiedzmy, światłu i dźwiękowi, będą dostarczane do tej sieci neuronowej, która ma być podlegać uczeniu, a jednocześnie wzorzec jej zachowania zawarty jest w kolorze tej kropki, czyli jest to albo wymuszenie, czy też powiedzmy skłonienie tej sieci neuronowej, żeby w tym punkcie dawała pozytywną odpowiedź, no albo skłonienie jej wprost przeciwnie, żeby dawała odpowiedź negatywną. W każdym razie taka mapa i ten rozsiany zbiór punktów reprezentujący zbiór uczący, to będą od tej chwili stałe elementy tej prezentacji. Wspominałem już, że te stany psychiczne, w cudzysłowie oczywiście, tego naszego zwierzaka, jego zadowolenie bądź niezadowolenie, może być reprezentowane tak, jak to stosujemy, jak to praktykujemy na mapach geograficznych, pomiędzy ciemno-czerwonym kolorem takiego pełnego szczęścia i entuzjazmu i pomiędzy błękitem oznaczającym całkowitą depresję, całkowitą negację, będą jeszcze te poziomy pośrednie. Zieleń o różnym natężeniu, kolor żółty, kolor pomarańczowy, one po prostu będą tworzyły taką realną mapę, dlatego że my wprawdzie podczas uczenia będziemy stosowali te sytuacje skrajne. Tutaj ma ci się podobać, a tu ma ci się nie podobać. I te krańcowe tylko rzeczy będą w zbiorze uczącym. Ale w rzeczywistym zachowaniu sieci neuronowej, czyli zachowaniu tego naszego zwierzaka, będziemy obserwowali właśnie takie stany pośrednie. Tak trochę mu się podoba, albo trochę mu się nie podoba, też będzie w stanie to wyrazić właśnie tymi kolorami. Pierwszy eksperyment, który przeprowadzimy, będzie polegał na tym, że tego naszego zwierzaka wyposażymy w bardzo prosty mózg w postaci jednowarstwowej sieci neuronowej. Będziemy próbowali uczyć go właśnie pewnego rozróżnienia czy pewnego zamiłowania. I to ten cel naszego uczenia będzie taki, że będziemy chcieli go nauczyć, tego zwierzaka, żeby lubił gwarne śródmieście w samo południe. Ma być jasno i bardzo głośno i on wtedy ma być szczęśliwy. No ale jak to zwykle bywa z sieciami neuronowymi, na początku wartości wag tej sieci neuronowej są ustawiane przypadkowe. Jak się te przypadkowe wartości skonfrontuje z zachowaniem zwierzaka w różnych środowiskach, no to widzimy na tej mapce takiej nieco niżej i z prawej strony, że ten zwierzak lubi jak jest ciemno i głośno.
Czyli wobec tego albo tylko ciemno, ale jasności to nie kocha. No i wobec tego widać, że to będzie jakiś taki zwolennik dyskoteki i sypialni. No i ja może nie będę komentował, co myślę o takich, którzy kojarzą dyskotekę i sypialnię, ale mogę stwierdzić, że no zwierzak to się nam teraz trafił. Prześledzimy teraz proces uczenia tego naszego zwierzaka. Mamy po kolei na obrazkach, które animacja wysunęła, po lewej stronie wzorzec, to znaczy ten obszar w prawym górnym rogu oceniany pozytywnie. Przypominam, że to jest środowisko, w którym jest gwarnie i jasno, dużo światła. No, śródmieście miasta, że tak powiem, w godzinach szczytu. Następny ten obrazek to jest stan początkowy preferencji tego naszego zwierzaka, wynikający z jego wrodzonych właściwości, czyli tych, które wynikają z przypadkowych, początkowych wartości współczynników wag synaptycznych. Komentowałem to przed chwilą, więc nie będę się powtarzał. Trzeci obrazek pokazuje początek procesu uczenia. No, widać, że ten zwierzak jest taki dosyć oporny. My go tu uczymy, a on jednak się upiera przy swoim, lubi to, co lubi i wcale nie ma zamiaru zrezygnować. No, ale dalszy etap procesu uczenia, który widocznie jest na czwartym obrazku, pokazuje, że już z pewnych rzeczy zrezygnował, w szczególności z tej sypialni. No i zaczyna, że tak powiem, przyuczać się do nowej umiejętności. Wytrwała nauka nie idzie w las. Tutaj w tym momencie znowuż mamy, poczynając od lewej strony, wzorzec zachowania, którego chcemy tego zwierzaka wyuczyć. Jego początkowe preferencje i początkowe opory przed zmianą tego swojego poglądu. No, potem proces uczenia ruszył na trzecim pokazanym tym obrazku. No i czwarty obrazek pokazuje, że właściwie to on już wie, o co chodzi. Nauczył się tego, no i teraz już będzie lubił to, co my chcemy, żeby lubił. A więc proces uczenia w tym wypadku zakończył się sukcesem. Sukces, który odnotowaliśmy przy eksperymencie, który był w skrócie oczywiście pokazany na poprzednich slajdach. Pominęliśmy tam cały szereg etapów procesu uczenia, bo to szło dosyć długo, no ale początek i koniec pokazuje, że ten zwierzak się nauczył tego, co chcieliśmy. Ale ten sukces wynikał z faktu, że zadanie, które mu postawiliśmy, było łatwe. On je potrafił rozwiązać. A teraz przyjrzymy się, jak ta sama sieć, czyli ten sam taki no, bardzo ubożuchny mózg tego zwierzaczka z jedną tylko warstwą uczącą się, będzie się starał nauczyć trudniejszego zadania. Zadanie z pozoru jest bardzo łatwe. Polega bowiem na tym, żeby po prostu ten zwierzak lubił, jak jest przeciętnie. Tak sobie zasada złotego środka. Ani za głośno, ani za cicho, ani za jasno, ani za ciemno. Po prostu w środku. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. To, co tutaj obserwujemy, to zapis kompletnej klęski. Ten nasz zwierzak zmienia położenie tej linii granicznej, obraca ją w różne strony, no bo stara się dostosować do tego, że w pewnym miejscu dostaje nagrody, w pewnym miejscu dostaje kary. Widzi, że powiedzmy nie przystaje do tego, czego my od niego chcemy, ale bezustannie zmienia to położenie tej linii granicznej. Tyle tylko, że nieskutecznie. To wynika z faktu, że jednowarstwowa sieć neuronowa, niezależnie od tego, jak długo ją będziemy uczyli, zawsze będzie starała się rozdzielać przestrzeń sygnałów wejściowych na takie dwa obszary. W jednym z tych obszarów będzie decyzja pozytywna, w drugim decyzja negatywna, a granica musi być taką no, na płaszczyźnie linią prostą, tak to widzimy. Ale gdyby to był przypadek przestrzenny, to znaczy gdyby ten nasz zwierzaczek miał więcej zmysłów, to byłaby to taka hiperpłaszczyzna w n-wymiarowej przestrzeni. Ale płaszczyzna, nie da się tego przezwyciężyć. I jeszcze pewna uwaga, taka dość może ważna, a raczej warta odnotowania, może nawet w kontekście pewnych zachowań ludzkich. Mianowicie ten nasz, jak go tutaj żartobliwie nazwałem, cyberkretyn,
który nie da rady sobie z rozwiązaniem tego zadania. On się wprawdzie nigdy nie nauczy robić tego, czego od niego się wymaga albo czego od niego wymaga sytuacja, ale jego poglądy, jego własne poglądy są zawsze bardzo kategoryczne. Jak przyjrzymy się tym obrazkom na górze, to granica między dobrem i złem, czyli między czerwonym a niebieskim, jest wąziutka, cieniutka. On zawsze bardzo dobrze wie, że tu jest dobrze, a tam jest źle. No tyle tylko, że robi to po prostu nieprawidłowo. Nasz poprzedni zwierzaczek no, nie potrafił sobie z tym poradzić. Nazwaliśmy go nawet żartobliwie takim cyberkretynem. Ale no, spróbujemy teraz wyposażyć tego naszego stworka w bardziej skomplikowany, bardziej inteligentny mózg. Po prostu dodamy mu pewną liczbę neuronów ukrytych. Zadanie jest to samo, to znaczy chcemy, żeby nauczył się lubić to, co nazywamy umownie złotym środkiem, ani za cicho, ani za głośno, ani za jasno, ani za ciemno. Taki właśnie, takie kółeczko centralne dookoła otoczone niebieskim, czyli nielubianym polem. Natomiast punkt startowy w momencie, kiedy rozpoczynamy jedną z kilku przygód z uczeniem tego bardziej skomplikowanego zwierzaka, no to jest taka sytuacja, że losowo, na skutek po prostu no, losowego doboru współczynników wagowych startowych, ten zwierzak jest totalnym optymistą. Wszystko mu się podoba. Wszędzie jest czerwono, no najwyżej żółto. W jednym dolnym lewym rogu jest zielono, ale to też pozytywnie. Czyli krótko mówiąc, miłośnik wszystkich, wszystkiego i całego świata. Proces uczenia tego inteligentniejszego zwierzaczka ujawni pewną bardzo ciekawą cechę tych takich bardziej skomplikowanych, bardziej złożonych sieci neuronowych. Mianowicie ten nasz obiekt nauczania po kilku krokach uczenia, czy po kilku epokach uczenia, gdzie no, dostaje kary od nauczyciela, no bo nie rozpoznaje prawidłowo, ma się zachwycać tym, że jest przeciętnie, a on się zachwyca na przykład tym, że jest bardzo jasno i bardzo głośno w tym prawym górnym rogu. Oczywiście to powoduje, że sygnał od nauczyciela jest błąd, 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 błąd. Ale w tym momencie obserwujemy taką no, bardzo charakterystyczną i często powstającą w sieciach neuronowych sytuację, że taka karana sieć neuronowa po prostu wycofuje się ze wszystkiego. Widać, że na początku jeszcze próbuje zachować ten swój optymizm, tak licząc od lewej, to najpierw jest wzorzec zachowania, potem są te zachowania wrodzone, potem jest no, pierwszy etap procesu uczenia. Widać, że tam już od lewej strony wkrada się trochę zieleni, ale no, nadal ten entuzjazm taki jest prawie wszechobejmujący. No, potem jest kolejne kilka kroków procesu uczenia, kilka etapów procesu uczenia. No i właściwie większość obszaru zaczynają wypełniać barwy chłodne temu zwierzaczkowi, który no, dostał karę za to, że był taki entuzjastyczny, no to najpierw się zaczyna wszystko nie podobać, w szczególności te rzeczy, które związane są z dużym poziomem dźwięku, z dużym poziomem hałasu, wycofuje się od góry, wdziera się taka niebieska zatoka. Jest jeszcze taka świtająca nadzieja, tam w prawym dolnym rogu mała żółta plamka, że a może to chodzi o to, żeby było no, cicho i tak sobie no, raczej jasno. No ale oczywiście to też nie jest prawidłowe rozwiązanie i rezultat jest taki, że ten nasz zwierzak popada w całkowitą taką prostrację. No, on się po prostu obraził na cały świat, wszystko mu się nie podoba. Każde środowisko daje błękit, negat, no po prostu wziął i się obraził na cały świat. Ale my go zaraz z tego wyciągniemy. Na tym rysunku kolejne etapy procesu uczenia są pokazywane tak rzędami od lewej do prawej. Górny rząd, potem drugi rząd, trzeci rząd. W lewym dolnym rogu jest pokazywany ciąg uczący, to znaczy jakie wzory z tych sygnałów wejściowych, czyli jakie środowiska, no i z jakimi decyzjami nauczyciela związane były. Widać, że no, ten zwierzaczek dostaje coraz więcej informacji.
Góra na początku pokazuje ten etap uczenia, który omawiałem przed chwileczką, mianowicie no, doszliśmy do tego obszaru całkowitego błękitu. Ale potem no, dalszy proces uczenia też oczywiście wiąże się z tym, że no, zwierzaczek nie dostaje nagrody za to, że mu się wszystko nie podoba, dostaje kolejne kary i próbuje coś wykombinować. Najpierw ma taki pomysł, że no, jednak może chodziło o to, żeby było cicho i przeciętnie jasno. No i taka zatoczka tam w górnym rzędzie, szósty od lewej obrazek pokazuje, taka różowa, nieśmiało różowa, to jeszcze nie jest czerwień, zatoczka tak od dołu się tam wdziera, ale dostał po łapach, wytłumaczono mu, że to nie jest to, wycofał się. Ta żółta, czerwona, taki półwysep został zniszczony. Pozostała jakaś taka bardzo nieśmiała próba, ale niesłuszna. Natomiast ostatni obrazek w górnym rzędzie pokazuje, że ten zwierzaczek wreszcie wpadł na pomysł. No, coś mu się zaczęło wydawać, że chodzi o to, żeby było tak właśnie średnio. No i potem kolejne, dalsze etapy procesu uczenia utwierdzają go w tym przekonaniu. Widać, że ta aproksymacja tego centralnego obszaru no, jest coraz doskonalsza. Na początku tam się on jeszcze zlewał z lewą stroną układów współrzędnych, czyli z obszarem całkowitej ciemności. Natomiast no, koniec końców właściwie ta wyspa, ona tam zmienia kształt, bo ten proces uczenia jest oczywiście procesem przypadkowym. On nie dostaje obrazka dokładnego koła, on dostaje konkretne punkty, w których mu nauczyciel mówi, tu się ma podobać, tam się ma nie podobać. Ale widać, że na ostatni rząd to już jest takie doskonalenie, dopieszczanie tej wiedzy. Ten zwierzaczek coraz lepiej wie, czego od niego chcemy. No i oczywiście jest po prostu finał procesu uczenia jest zadowalający. Może nie idealny, ale zadowalający. Poprzedni etap procesu uczenia, czy poprzedni przebieg procesu uczenia tego naszego zwierzaczka inteligentniejszego z warstwą ukrytą, startował, jak pamiętamy, od tego, że on był takim hura optymistą, wszystko mu się podobało, no i w związku z tym dotarł tam jakimiś drogami, czasem z takim hamletyzowaniem, takim przechodzeniem przez okres totalnego kryzysu, no doszedł do właściwego rozwiązania. Tu jest kolejny eksperyment z tą samą siecią, to znaczy sieć neuronowa pozostała ta sama, zwierzaczek jest tak samo mądry, jak był poprzednio, natomiast inne są przypadkowe, bo zawsze są przypadkowe, początkowe wartości wag, czyli po prostu startujemy tego naszego zwierzaczka z inną wiedzą wrodzoną, z innymi właściwościami. No i jak widać z tych kolejnych tutaj rysunków, na początku, to jest drugi obrazek w górnym rzędzie, on ma no, wszędzie takie zielone, niebieskie kolory, taki pesymista nam się urodził. No tak właściwie to jemu się tak właściwie to nic nie podoba. No i teraz jak zaczynamy go uczyć, to najpierw jakiś tam się pojawia taki żółty obszar z lewej strony, coś mu się tam zaczęło bardziej podobać, no ale oczywiście za chwilę dostał po łapach, bo okazało się, że to nie to się mu podoba, co powinno. Potem znowu przechodzi przez te takie obszary niebieskie, zielone, coś tam mu znowu zakiełkowało, widać na tym takim przedostatnim rysunku z górnym rzędzie, że może to jednak chodzi o ten środek. No i trafił rzeczywiście. No i kolejne etapy tego procesu samouczenia już właściwie będą doprowadzały do tego, że on będzie doskonalił tą swoją wiedzę, że jednak chodziło o to, żeby było przeciętnie. Doszedł do tego samego wyniku, co ten poprzedni, tamten był optymistą, ten na początku był pesymistą, natomiast na końcu obaj są realistami, no bo tak bywa z inteligentnymi stworzeniami. Obrazki, które tutaj pokazuję, były produkowane przez takie programy, które udostępniłem w sieci, są dostępne w internecie oczywiście za darmo, które pozwalają symulować rozmaite sieci neuronowe, w szczególności te sieci uczące się o różnych strukturach.
I obrazki, które tutaj widzimy, też pochodzą z tych programów, które opisuje książka mówiąca o takim samodzielnym, eksploracyjnym badaniu sieci neuronowych przy pomocy programów napisanych w języku C-Sharp, takim dialekcie języka C. Są objaśnienia pokazujące, w jaki sposób, że tak powiem, można interpretować takie obrazki. No i potem pokażemy sobie kilka przebiegów procesu uczenia w różnych warunkach, po to, żeby zauważyć, jak to się, że tak powiem, w rzeczywistości układa. Warto sobie, że tak powiem, zapamiętać, jaki jest kształt tych poszczególnych etapów, no bo można zauważyć pewne takie ciekawe analogie do tego, w jaki sposób my dochodzimy do pewnych pomysłów, do pewnych idei, w jaki sposób się uczymy. To jest bardzo prosty model, ale przez to właśnie bardzo przydatny do takich łatwych i przyjemnych oglądań. Tu jest przykład uczenia sieci neuronowej takiego dość trudnego zadania, z takimi, no, takim bałwankiem, takimi dwoma kuleczkami w centrum tej naszej przestrzeni sygnałów wejściowych. Ta sieć miała jedną warstwę ukrytą, no i nie potrafiła wybrnąć z tego zadania. Można to sobie będzie pooglądać. Będziemy na kolejnych kilku slajdach oglądali właśnie te również zmagania sieci neuronowej z procesem uczenia, no, o dużym stopniu złożoności zadania, ale jednocześnie też o dużym stopniu inteligencji sieci. Te kolejne obrazki nie będą zaopatrzone w komentarz słowny, ale za to będzie efekt dźwiękowy zupełnie inny. Po co? No, żeby osoba oglądająca, żeby student nie usnął nad tą prezentacją, zaraz go obudzimy. Jak już wspomniałem, ta prezentacja jest krótka i w związku z tym wszystko, co chciałem Państwu pokazać, już zostało pokazane. Natomiast zachęcam do tego, żeby spróbować własnych możliwości stawiania sieci zadań, formułowania ich struktury, zakładania, w jaki sposób ta sieć ma się uczyć. To wszystko jest dostępne dzięki programom będącym załącznikiem do książki, która tutaj jest pokazana. Ta książka została wydana przez Polską Akademię Umiejętności. Miała potem tłumaczenia na język rosyjski, na język angielski. Była wydana w Stanach Zjednoczonych, no i w Rosji oczywiście. Natomiast ta książka jest dostępna i to nawet w kilku miejscach w postaci pełnego tekstu, czyli wystarczy w Google'ach wpisać odpowiedni tytuł i ją sobie odnaleźć. Można ją sobie ściągnąć, można ją sobie czytać na ekranie. Natomiast programy są również dostępne, oczywiście całkowicie za darmo na stronie, no, której nie będę w tej chwili tu podawał adresu, ale w tej książce ten adres jest, więc jak się ściągnie tą książkę w postaci na przykład PDF-a, to wystarczy kliknąć w ten adres, pokażą się programy. Są to programy albo wykonywalne, czyli takie, które można użyć, no tak jak się używa, powiedzmy, gier. Natomiast są te programy również dostępne w języku źródłowym, w języku C, więc można sobie, że tak powiem, samemu przerabiać, jeśli oczywiście ktoś jest biegły w programowaniu w języku C. Można sobie te programy na własną rękę przerabiać, uzupełniać, dodawać coś. Po prostu można się tym pobawić. I zapewniam, to jest naprawdę fajna zabawa.